Zjedli bardzo przyzwoity obiad. Na szczęście, człowiek musi się przecież jakoś pocieszać. Sali wzięła ze sobą mnóstwo rozmaitych przypraw i korzeni. Klaudia była wielką mistrzynią w przyrządzaniu chińskich dań i podobno, tak przynajmniej utrzymywała sali, jej grupa słynęła w całym dalekim zwiadzie z osiągnięć kulinarnych. A rozmaitość i wytworność posiłków przyrządzanych w trakcie dalekich wypraw uznawana była za szczególny szyk, nieosiągalny nawet na wielkim statku, ponieważ kucharze idą zazwyczaj po linii najmniejszego oporu, przestrzegając ściśle instrukcji wypisanych na opakowaniach liofilizowanych, konserwowanych radiacyjnie, mrożonych i wszelkich innych półproduktów. Trzeba mieć chęć i wyobraźnię, żeby przekształcić pieczarkową zupę w proszku w cudowny sos do wspaniale soczystych bewsztyków. Przy czym samej soczystości i miękkości bewsztyków nie da się osiągnąć bez uruchomienia intuicji i odrobiny polotu. Wystarczy chwila nieuwagi i bewsztyk zmienia się w standardowy kawałek mięsa, taki sam jak na wszystkich statkach bazy. Pawłycz Leniwie odsunął niedojedzony budyń, bo nawet przy jego łakomstwie nic więcej zjeść nie był w stanie i powiedział — Teraz, moje piękne panie, zamierzam was ugościć bajecznym widowiskiem, jakiego nie napotkacie w żadnym innym zakątku galaktyki. Włączył projektor. Na ekranie wolno leciały owady unoszone przez pęcherze powietrzne, po czym skręciły nad wodę i popłynęły, połyskując barwami tęczynniczym bańki mydlane. Sali siedziała na podłodze, obejmując kolana swoimi pulchnymi ramionami. Jaka szkoda, że mnie z tobą tam nie było, powiedziała cicho. Pawłycz zauważył, że po raz pierwszy zwróciła się do niego per ty. Klaudia nie odrywała się od pracy. Na jej biurku leżała płaska skrzynka z przegródkami, w której znajdowały się próbki różnych skał. Przeglądała ich spektogramy, cichutko coś pogwizdując, a uparte włosy wymykały się z jej zbyt solennego uczesania. Lampa zakreślała na blacie wyraźny krąg światła. Pawłyczowi wydało się, że Klaudia kontynuując pracę, jakby karci go za to, że bawi się amatorskimi filmami i odrywa sali od pilnej pracy. Nie miał racji. Klaudia musiała zerkać na ekran, bo nagle powiedziała. Ciekawe, ten smok doskonale wie, jak obchodzić się z pęcherzami. Przegryza je, a to znaczy, że te koniki mają zwyczaj pływać po jeziorze, a on ma zwyczaj na nie polować. A teraz stracę chwytak powiedział Pawłusz. Na ekranie pojawiły się kręgi spłuchnionej ziemi sali pisnęło. Bardzo rozumny sposób zastawiania pułapki na ofiarę zauważyła Klaudia. Drapieżniki stosują go w całym wszechświecie. Wszystkie drapieżniki, łącznie z kobietami, zażartował niefortunnie Pawłycz i natychmiast ugryzł się w język. Oczekiwał ostrej repliki, ale mile się rozczarował. Klaudia nieoczekiwanie uśmiechnęła się i powiedziała: Nie bój się nas, Pawłycz, pomyśl lepiej, czy to przyjemnie, gdy jakiś natręt wpycha ci żelazny drąg do domu. Wreszcie nadeszła kolej gigantycznych drzew. Na ekranie drzewa wyglądały nie tak majestatycznie jak w naturze. Były tak niepozorne, że Pawłycz już chciał poprosić kobiety, żeby nie wierzyły temu, co widzą. Szare, rozmyte pnie tonące we mgle. Ogromne konary sadzawka w rozwidleniu gałęzi. Kamera nie może obracać oczami, jak ja powiedział. Pole widzenia jest ograniczone, zaś wyobraźnia nasza karmi się nielogicznymi ruchami gałek ocznych. Nie, nie, powiedziała Klaudia to robi duże wrażenie. Ile tam jest takich drzew? zapytała sali. Według mnie trzy lub cztery w zasięgu wzroku może dalej jest cały las. To chyba nie drzewa zauważyła Klaudia. Nam nie sprawiają raczej wrażenie zespołu symbiotycznego lasu, który przybrał taką formę. Widzicie przecież, że każdy pień jest spleciony z setek cieńszych pni, jak lina z pojedynczych włókien. I każde drzewo to cały świat, dodała Sally. Przecież tam z pewnością żyją istoty, które nawet nie podejrzewają, że poza drzewem w ogóle coś jeszcze istnieje. Trzeba będzie kiedyś zorganizować specjalną wycieczkę do tych drzew, powiedział Pawłycz. Na kilka dni. Może zostawimy to wyprawie o większej obsadzie, powiedziała Klaudia. Chce mi Pani odebrać odkrycie, które mnie rozsławi, jęknął Pawłycz. Nigdy nie należy zabiegać o sensacje. Klaudia znów straciła poczucie humoru. Proszę spojrzeć, podała mu zeszlifowany z jednej strony kawałek ciemnego kamienia. Przez którego środek ciągnęła się szeroka złocista smuga. To jest żyła, czystego złota, ciągnęła. Moje szperacze wykryły tu górę dosłownie naszpikowaną złotymi żyłami. Niesłychana rzadkość. Romantyk pańskiego typu natychmiast napisałby sensacyjny artykuł, a bezkrytyczni dziennikarze rozsławiliby pańskie imię w setkach wywiadów jako człowieka, który znalazł złotą górę. Ale dla mnie, jest to jedynie nieistotny w gruncie rzeczy element geologicznego wizerunku planety. Sali położyła dłoni na ręce pawłycza, jakby obawiała się, że powie coś złośliwego i Klaudia poczuje się dotknięta. Dłoń była ciepła i miękka. Klaudia gwałtownie przerwała swój monolog i Pawłycz zorientował się, że nie spodobał się jej odruch sali. Sali też to zrozumiała i cofnęła rękę. Nastąpiła niezręczna cisza, którą przerwała sali. Mam ochotę na herbatę, czy komuś również zrobić? Zapytała. Ja się z przyjemnością napiję, powiedział Pawłycz. Wyłączył projektor. Klaudia pochyliła się nad biurkiem i zaczęła obracać w palcach kawałek skały ze złotą żyłką. Po herbacie Klaudia postanowiła nagle urządzić sprzątanie. Oświadczyła, że przez ostatnie dni wskutek lekkomyślności Pawłycza stacja zamieniła się w chlew. Pawłycz w sprzątaniu nie uczestniczył, a że nie mógł się zająć inną pracą, poszedł do laboratorium i zaczął przeglądać jakąś książkę. Za oknami już się ściemniło, zrobiło się granatowo. Można było sobie wyobrazić, że siedzi się w jakimś ziemskim domku, z którego w każdej chwili można wyjść na przechadzkę. Czytało się jakoś źle, fabuła nie chciała wciągać. Pawłycz wstał i włączył głośnik podsłuchu zewnętrznego. Las był cichy, ale jego cisza była niezupełna. Składała się z mnóstwa ostrożnych dźwięków. Oto trzasnęła gałązka, coś zaszeleściło w trawie pod ścianą kopuły. Z daleka dobiegł dudniący dźwięk, niemal nieuchwytny, lecz potężny. Potem coś zamlaskało, jakby tuż obok ktoś z trudem wyciągał nogi z trzęsawiska. Nagle nad samym uchem rozległ się wysoki, przenikliwy wrzask. Pawłycz zerwał się, jak oparzony i dopiero po dłuższej chwili pojął, że wrzask dotarł do niego z głębi lasu, z tego zewnętrznego świata, który żył własnym życiem, nie zwracając najmniejszej uwagi na obecność Ziemian z całą ich techniczną potęgą. Skoczył do okna. Za oknem. W ciemności poprzecinanej promieniami obracających się wolno reflektorów kłębiły się cielska kilku drapieżników, rozrywających na strzępy zielonego, nieruchawego zwierza. W tej walce było tyle pierwotnego okrucieństwa i tyle strachu przed śmiercią, że Pawłycz patrząc na uciekającą w stronę lasu ofiarę i na jej nierozpoznanych prześladowców wyłączył dźwięk i odszedł od okna. Pomyślał przy tym z lekkim smutkiem, że najpewniej odleci z tej planety niczego w gruncie rzeczy o się o niej nie dowiedziawszy, chociaż formalnie zabierze z niej solidny ładunek badań biologicznych oraz próbek fauny i flory. Czytać zupełnie mu się odechciało, ale nie miał też ochoty wracać do przedziału mieszkalnego. Teraz kobiety zaczną układać się do snów w swoich kojach, a przedtem... Klaudia czyścioszka na pół godziny zajmie kabinkę prysznica, natomiast Sali, co absolutnie nie przystoi poważnej zwiadowczyni, po raz piąty rozłoży pasjans. Zapragnął, żeby Sali odłożyła karty i przyszła do niego, bo się stęskniła, bo znudziło się jej słuchać, jak Klaudia pogwizduje pod prysznicem. — Nie przeszkadzam? — zapytała Sali. — Dobrze, że przyszłaś — odparł Pawłycz — co to był za hałas? Wydawało mi się, że ktoś krzyczał. Włączyłem podsłuch zewnętrzny, a tam tamtutejsze bestie trochę się pokłóciły. Sali podeszła do okna. Pusto, powiedziała. Nikt tu nie mieszka. Tu bylcy tylko czasem przychodzą, żeby nas postraszyć. Ale my nie jesteśmy lękliwi, prawda? Pewnie. Nas nie da się zastraszyć. Mógłbyś tu zamieszkać na stałe? Z tobą tak odpowiedział Pawłycz. Pytam poważnie. Człowiek potrafi żyć niemal wszędzie, a tutaj przynajmniej jest normalne powietrze i normalny deszcz. Zbliżył się do sali i dotknął palcami jej ramienia. Ta planeta ci się nie podoba. Nudno ci w tej bazie i żałujesz, że dałeś się namówić na udział w naszej wyprawie. A ja jestem dla ciebie jedyną żywą rozrywką, powiedziała Sali. Pawłycz cofnął rękę. Gdybyśmy byli na Ziemi. Na Ziemi, pewnie po prostu byś mnie nie zauważył zapewniła go Sali. Nie potrafię zwracać na siebie uwagi. Normalna rzecz. Odwróciła się i popatrzyła mu w oczy. Niewykluczone, że czuję to samo co ty. I również nie zwróciłabym na ciebie uwagi. Jestem nieprzyjemna? Nie powiedział Pawłycz, Sali przytuliła się do niego, uchwyciła dłońmi jego głowę i pocałowała go w policzek. Dziękuję, powiedział Pawłucz. — Odpowiedź głupia, ale nie najgorsza, uśmiechnęła się Sali. Cofnęła się o krok, wysłobadzając się z jego rąk i Pawłucz zobaczył, że nie są sami. Z zapleców sali przez okno zaglądał głupi, biały pysk. Zgin przepadnij — powiedział Pawłucz. Sali obejrzała się i parsknęła śmiechem. Klaudia zapytałaby, dlaczego nie włączyłeś kamery. Chyba nie dawałam powodów, żeby śmiać się ze mnie za moimi plecami, powiedziała obrażonym tonem. Klaudia stała w korytarzu przy wejściu do laboratorium. Była w szlafroku, mokre włosy miała owinięte ręcznikiem. Pawłycz poczuł, że zaczerwienił się jak dzieciak, którego przyłapano na podkradaniu cukierków z babcinego kredensu. Nic dziwnego! Nie wiedział jak długo Klaudia tam stała. Nigdy się nie śmieje za twoimi plecami, powiedziała Sali. Doskonale o tym wiesz. Ona też potrafiła pokazać pazurki. Jutro trzeba wcześnie wstać, powiedziała Klaudia. Dzieci pora do łóżeczek. Pawłycz nie powiedział jednak tego na głos. W ogóle ostatnio starał się nie mówić na głos niczego, co mogłoby urazić Klaudię. – Jutro trzeba wcześnie wstać – zgodził się potulnie. Balon wyprysnął do góry i porwany silnym wiatrem szybko poleciał w stronę lasu, nad którym zaczął się nieoczekiwanie obniżać, ale Kazik, nie pytając nikogo o zdanie, szybko podkręcił palnik i wyrównał lot. Kazik był w swoim żywiole, bo oto leciał w swoją wymarzoną podróż, Zachowywał się tak, jakby przez całe życie nic nie robił, tylko latał balonami. Jego pewność siebie była tak oczywista, że Marianna i Dick bez najmniejszych oporów ustąpili mu pierwszeństwa w kierowaniu aerostatem, którego oboje trochę się bali. Marianna do ostatniej chwili wpatrywała się w szarość pod nimi i wydawało jej się, że wciąż jeszcze widzi Olega, który do końca udawał odważnego i obojętnego ukrywając swój lęk o nią i zazdrość o odlatujących. Marianna nie bała się o siebie, bo i czasu na to nie było, i obawy o siebie uważała za niepoważne i pozbawione sensu. Chciała tylko jednego jak najszybciej dolecieć na miejsce, nawet bez względu na to, czy na owym miejscu jest baza wyprawy badawczej, czy też niczego tam nie ma i jeszcze szybciej wrócić. W istnienie bazy trudno by jej było uwierzyć, podobnie jak wcześniej w istnienie statku, dopóki go nie dotknęła. Statek jednak zawsze istniał w rozmowach dorosłych i w ich pamięci, natomiast pojawienie się na planecie jakiejś wyprawy naukowej zakrawało na sen. To była jakaś nieprawdziwa wyprawa. A jej nieumiejętność odszukania osady jeszcze pogłębiała to wrażenie. Dlatego Marianna bała się jedynie, żeby nie zbłądzili. Nie zalecieli zbyt daleko i wrócili, zanim Olek pójdzie w górę do Polusa, bo chciała tam pójść razem z nim.